Atrakcyjność miasteczka polega nie tylko na oryginalności tego miejsca, ale przede wszystkim na niepowtarzalności. Każdy, kto odwiedził Western City, przeniesie się w czasie do świata szeryfów, rewolwerowców i poszukiwaczy złota. Miasteczko to powstało w 1998 roku. Jego powierzchnia to 65 hektarów, a wszystko zaczęło się od miłości do koni. One są ze mną od zawsze i żeby je utrzymać z pensji się nie dało. Trzeba było wymyślić jakiś pomysł inny i w związku z tym, że rozpocząłem przygodę jazdy w stylu western, to pomyślałem, że miasteczko westernowe będzie tu idealnie pasowało. No i tak jakby można powiedzieć, wgryzło się w krajobraz u stóp Śnieżki. A to się rodziło przez kilka lat, ale też podglądałem w wielu miasteczkach w Europie, co tam mają najciekawszego i ten wynik tych wszystkich obserwacji daje nam, że mają tu dzieci swoje, dorośli swoje, starsi swoje, konie swoje, kucyki, krowy. Wszyscy się tutaj dobrze czują. Obecnie w miasteczku znajduje się blisko 40 koni, w większości rasa American Quarter Horse, która to rasa swoje korzenie ma na Dzikim Zachodzie. Przybyli goście mają okazję zwiedzić mini zoo i zobaczyć takie zwierzęta jak konie, kuce, kozy, owce, krowy, osły i bizony. W centrum miasta znajduje się salon, w którym można napić się ostrej wody, jak również zjeść prawdziwy kowbojski posiłek. Znajdziemy też biuro szeryfa, który strzeże tu prawa, oraz więzienie, pocztę, sklep kolonialny, a także Western Press, gdzie każdy może wykonać pamiątkowe zdjęcie. Zapraszamy do naszej hali krytej o godzinie 16:30. Tam zobaczą Państwo pokazy Western Rodeo Show. A na miasteczku dzieciaczki przyjadą się kolejką, można rzucać nożem w ucznią, strzelamy z łuku, wspinamy się na palmę czarni i codziennie są konkursy dodatkowe, w których można wygrać pamiątkowe nagrody z naszego miasteczka. Także serdecznie zapraszamy codziennie do naszego miasta Western City, ściemy koło Karpacza. Tutaj dzieje się zawsze wiele. Tuż nieopodal centrum miasteczka znajduje się Gold City, centrum płukania złota, w którym każdy może spróbować swojego szczęścia w poszukiwaniu tego kruszca. W miasteczku znajduje się wiele indiańskich akcentów. Można obejrzeć taniec indiańskiego wojownika oraz zajrzeć do chaty trapera. Nieopodal miasteczka znajdują się stawy, po których można pływać indiańskimi kanu. Codziennie można zobaczyć z bliska widowiskowe strzelaniny, m.in. scenkę z napadu na bank, który często pada ofiarą żądnych złota rewolucji. Rewolwerowców, którzy próbują przechytrzyć szeryfa i przechwycić wielką dostawę złota. Wjeżdża wielka dostawa złota i powóz pełen złota zjeżdża do naszego banku. Mi się tutaj najbardziej podoba strzelanie z łuku. A widziałeś pokaz tańca indyjskiego? Tak, i bardzo ładnie tańczył. A strzelanie z bicza? To niesamowite, że bicz potrafi tak skórę przebić. Strzelanie nożem, strzelanie włócznią, przejazd koleją. I jak się tą kolejką jeździło? Fajnie. Najbardziej mi się tu podoba, jak przedstawiali to jak te z bicza. A teraz jeździłem kolejką, strzelałem z łuku, rzucałem nożami i strzelałem z włóczni i byłem na wspinaczce tej. Chciałam jeszcze iść na byka, no wszystko już tak było. W samo południe można podziwiać pojedynek rewolwerowców. Krew stają naprzeciwko siebie dwóch znakomitych strzelców, obrońca prawa i rewolwerowiec. Celny strzał i leży martwy Morgan, a piękna Natalie płacze nad jego sztywniejącym tym ciałem. Na arenie znajdującej się na terenie miasteczka w każdy weekend można obejrzeć rodeo show. Na
terenie Western City znajdują się traperskie domki, które można wynająć, by zostać w miasteczku na dłużej, oraz pensjonat Palomino, z którego okien można podziwiać uroki Karkonoszy. Western City to miasteczko, o którym nie da się zapomnieć. Kto tu przybędzie, zapragnie tu wrócić.